Witajcie do kanału Retro czy Trzepa, gdzie dzisiaj idziemy na camping. Przyjechałem założyć tylko stabilizator, przyczepę zabrać pod dom. Jak widzicie, pogoda nie rozpieszcza, ale według prognozy te opady są chwilowe, także tutaj muszę tylko szybko troszkę ogarnąć, spakować parę bzdur. Jesteśmy gotowi do wyjazdu. Elegancko, po krótkiej chwili jestem gotowy, już tylko muszę ustawić lustra. Tutaj wszystko podłączyłem, hamulec spuszczony, stabilizator podłączony, ten bracket przykręcony, wszystko tu jest elegancko. Światła sprawdzone, firany odsłonięte. Przyczepa sprawdzona cała dookoła. Światła są, to najważniejsze. Także jadę teraz pod dom. Troszeczkę okrasić w środku i super, zajechaliśmy pod chałupę, spakujemy to, co trzeba spakować i jesteśmy gotowi do drogi. Czujniki działają elegancko, cały czas pokazują temperaturę i ciśnienie w kołach, także gadżet jak najbardziej sprawdzony. No i to jest ogólnie w miarę proste, teraz tylko rozstawiamy nogi. No i ciach, po krótkiej chwili jesteśmy już ogarnięci, grzejemy sobie w przyczepce, mamy na razie 16 stopni, 82% wilgotności, także trochę nagrzejemy, trochę wysuszymy, no i jest ekstra. Co to jest? Happy Grumpy. Grumpy. I promocja. Mowy Rainbow Poppin na nowej promocji. Kup na Amazon. Carmen, co tam narysowałaś? Jellyfish. O kurczę. Powiedz mi ciekawy fakt o Jellyfish. Na Jellyfish nie ma mózga albo serca. I jak to działa? Bo te dotykają zwierzęta albo ryby i on robi tak sting i węd zje na obiad. Pięknie. Mimo, że nasz caravan park nazywa się, jak Nancio? York Meadows. To tak naprawdę jest w wiosce, która się nazywa jak? York. Nie. Hutton Sheriff? Sheriff? Sheriff Hutton. Sheriff Hutton, tak jest. I w Sheriff Hutton jest taki super zamek i właśnie teraz spróbujemy się tam dostać. Także jesteśmy przygotowani, mamy gumaki, mamy kurtki, mimo tego, że jest słonecznie, jest trochę zimno, także idziemy. Daj lajka, jak lubisz zwierzęta. Tak, krówki tam są. To chyba byczki, a nie krówki. Nie. Patrz, jak krzaczorki sobie podgryzają. Nancio, ładnie pachną krówki? Taki bardzo zimny drzew. Grzyb. Zobaczyć? No. Ale super, no. Jakiś muchomor to jest. Carmen, co ty myślałeś, że co to jest? Dyk. A to co to jest? Owca. A może baran? O, denerwuje się, nie... Chodźmy, jeszcze mówię. Daj. Chrupię sobie coś. Dancio, chyba lubi cię ta owieczka. Chyba idzie z nami. Wieczko, o co ci chodzi? Lubi nas, nie? Tak. Chodźcie, idziemy. Chodź do gangusów. I zobacz, ile ich tam jest. Tak.
Zandzie, uważaj. One są ten listek. Daj im listek. Tylko. Look in. Patrz, jak to prosi. Uważaj. Uważaj, uważaj na paluszki. Tu, te zielone, patrz, dawaj im te zielone. Te zielone lubią, z drzewa. Carmen, uważaj, bo zaraz ci kurtkę zje. To lama jest? Nie, to chyba owieczka. Dancio, masz listkę, masz. Uważaj, bo one wszystko wcinają. Uważaj! Co się stało, Dan? Patrz jak prosi ta czarna. Dajcie dla białej. Same czarne jedzą. Same zabierają. Jedzą ludzi! On nie da do białej. Patrz, nowa gwiazda YouTube'a. O tamta jak sobie zajada. Carmen, uważaj. To jest wełna. Nie. To jest seterek. Patrz, ta jaka jest. Ta jest super zainteresowana. Ja to pokażę. Uważaj, Dancio, bo ta mi chciała kurtkę zjeść. Ty masz dużo do powiedzenia. Przedstaw się nam. Powiedz coś ładnego. No powiedz, kto ty jesteś. Powiedz, co ty jesteś za owieczka. Nie będę z tobą gadać! Okej! Okay. Ona woła, daj mi! Odchodź sobie. Nie chcę nic powiedzieć! A ty może się przedstawisz? Nie? Hello, my name is Suzy. Tamta tylko jedna chce gadać. Nuggetsy tutaj chodzą. No niestety obeszliśmy zamek dookoła. Chyba ze względu na jego stan nie można tam wchodzić. Byłoby to chyba zbyt niebezpieczne. O czym świadczy tutaj ten piękny znak. Zamek jest imponujący, albo raczej był imponujący. Bardzo ciekawy. Wioska jest bardzo malownicza i urokliwa. Szukamy teraz sobie jakiegoś sklepu takiego, żeby był pastry i inne rzeczy, bo mamy ochotę na jakieś słodkie bułki. No i oczywiście musimy kupić i wysłać kartkę do kogo? Do babci Marysi. Zmęczony jesteś, co? A powiedz wszystkim, o której dzisiaj się obudziłeś. O 4 rano wstałeś. Ja wstałam 1 rano. Była sowa dzisiaj u nas? Koło karawany? Harry Potter? Tak. Korzystając z pięknej pogody, wybierzemy się szybko na Seaside. Także podjedziemy sobie do Scarborough, które jest jakieś 40 minut drogi. Na rybę z frytkami. Gdzie jesteście? Plaża. Chyba. Gdzie jesteście? Scarborough. Super. Co idziemy teraz robić? Najpierw fish and chips. A później? Arcade. Dobra, idziemy. Trochę zimno, co, Dancio? Ale frytki, widzę, ci smakują. Dobre? Jak wam się to podoba? Dobrze, muszę popić. Ale jest, co? Zabawa na Seaside'cie. Tylko szybko jestem. Dancio, jak ci idzie? Papi. Super. Dużo musiałeś wrzucić pieniążków? 12 funtów też. No ale zabawa przednia. Jak tobie idzie? Prawie jellyfish. No widzisz. Idziemy na rajdy? Tak. Okej. Okay. Idziemy na rajdy? Boisz się? Nie, nic się nie boję. Nie boję się rollercoaster. W ogóle? Nie. Dancio? Bye.
wygrałeś? O, super! Super! Jak nie jest tutaj? Fajnie, nie? No, pani powiedz, pani ma w wózeczku tam pieska. Jak baby, nie? Go wozi. Chodźcie. To jest właśnie klasyk. Jest słonecznie, jest ciepło i pada deszcz. Tęcza! Gdzie? I jest tęcza. Ale piękna tęcza, no. Super, pierwsza zobaczyłaś tęczę. Chodź, idziemy zobaczyć, co tam Dancio zwiedza. Fajnie? Ale tęcza, zobacz jaka duża, po tej stronie też jest. Ale piękna. Idziemy, bo zmokniemy. Chodź już, Dancio, zmęczony jesteś, co? No, trzeba było wstawać o 4:00. Piękna tęcza. Idźcie przodem. Patrz jaki tam flaming na tym namalowany. Tam taki różowy, Flaming Bay. Super, co? Idziemy do auta. Jak było? Dańczyk zmęczony, nie? Już masz dość? Na co przyczepasz? Czy robisz wideo? Robię wideo. Zrobię w przyczepie. Zrobię w przyczepie też. Idziemy, chodź.